i kolejna CBR F4, tym razem z indeksem I, czyli model na wtrysku, rocznik 2002. Świeży zakup, no może nie świeży, tegoroczny zakup, ale właściciel musiał troszeczkę poczekać w kolejce na serwis, więc sobie gdzieś tam już pojeździł, zrobił około 2000. No i doczekał się serwisu. Trochę tych CBR-ek gdzieś tu się już przewinęło, ale z tego co pamiętam, to tej F4 na wtrysku jeszcze nie uwieczniałem na serwisie, więc pomyślałem sobie, czemu nie. Tym bardziej, że zakres prac jest dość szeroki. I tak, już mówię, jak to wygląda. W międzyczasie właściciel skompletował sobie trochę rzeczy, bo robimy tak, pełen przegląd płynowy i tu już właściciel dostarczył wszelkie potrzebne płyny, plus filtry, plus świece, komplet zapinek nowych do wiewek i jakieś tam śrubeczki do szyby, no plus oczywiście filtry. Ja w międzyczasie skompletowałem sobie potrzebne uszczelki, czyli uszczelka pod pokrywę, pod śruby pokrywy, uszczelki pod gdzie one mi się tu ukryły, pod mostki, w kanały świec, i gdyby był potrzebny, to łańcuszek rozrządu też jest, a jak nie, to będzie sobie leżał na półce, bo kolejna czwórka również jest w kolejce, oraz sprężyna napinacz. Przy oględzinach takich jeszcze przy właścicielu wyszło na to, że z przodu, jeżeli chodzi o klocki hamulcowe, to już są żeletki, także od razu zostały domówione, a po jeździe próbnej takiej na szybko okazało się, że prowadzi się dość nieprzyjemnie i niestety łożyska, główki, ramy również wymagają wymiany, dlatego oczywiście komplet opon przód, tył, ale to tam już na sam koniec. Właściciel jeszcze się pobawił trochę tylną oponą, zmęczył ją, no bo szkoda już nie było, czemu nie. Co do samego motocykla, to trzeba przyznać, że poprzedni właściciele czy właściciel nie do końca tak o niego dbali. Dawno nikogo tutaj nigdzie na jakimś większym przeglądzie nie było. Motocykl odpala dość ładnie, natomiast pracuje dość słabo. To znaczy pracuje tak, jakby był cholernie rozsynchronizowany, ale moim zdaniem to nie chodzi o synchronizację aż taką, bynajmniej tak mi się wydaje, co jakąś nieszczelność w układzie podciśnień. Nie wiem, pęknięty, zsunięty wężyk, cokolwiek, bo chodzi dość dziwacznie. Jak na wtrysk, to by musiało być to totalnie i to z premedytacją rozsynchronizowane. Dodatkowo przy schodzeniu z obrotów zatrzymuje się przy około 2000. No jest, jak już wtryskie tak zachowuje, to jest już grubo. Co do łańcuszka, to też tu już jakieś odgłosy dochodzą, jakieś stukania, pykania, cykania, więc najprawdopodobniej również będzie do wymiany, ale to sobie to wszystko ocenimy, zweryfikujemy podczas prac, podczas już prac serwisowych. Co jeszcze? No jeżeli chodzi o to łożysko główki ramy, no to nie trzeba go na podnośnik brać, po prostu czuć, o, kiedy on tutaj wpada, ale jak go podniosę, to wam pokażę, jak już jest mocno wybite na środku łożysko, że aż wpada sobie no, w taki gdzieś już swój martwy punkt. Co do wycieków, z tej strony nie widzę, sucho, czyste pod pokrywą, jak i pod tym deklem. Natomiast tutaj już się coś dzieje. Pewnie spod pokrywy gdzieś tutaj zaciąga, ale to sobie wszystko zweryfikujemy po rzuceniu owiewek.
Co jeszcze? Przebieg 25 tysięcy mil, z tego co widzę. Wprawdy zapewne nigdy się nie dowiemy, ile ma. To nieważne. Najważniejsze, żeby wyprowadzić wszystko na prostą i żeby sprzęt długo służył. Także robimy naprawdę taki gruby przegląd płynowo-eksploatacyjny, typu sprawdzenie zaworów, łańcuszek do kontroli, synchronizacja, TPS-y, łożysko przód, główki ramy, klocki hamulcowe przód, wymiana wszystkich płynów. A co jeszcze po kolei? No miejmy nadzieję, że już nic, że jakieś tam ewentualnie drobnostki może wyjdą, tak jak tutaj ten wyciek. Wszelkie potrzebne części na chwilę obecną wychodzi na to, że mamy, a jeżeli coś jeszcze by trzeba było, to niestety będzie trzeba domówić i chwilę poczekać. Ale bądźmy dobrej myśli. Dobra, słuchajcie, nie ma co tutaj za dużo się rozgadywać, tylko zakasać rękawy i brać maszynę na serwis. Coś porozbieram, coś do czegoś się dobiorę, to pokażę, jak się sprawy mają przy tym silniku. Dobra, wjeżdżamy i działa. Powolutku dobieramy się do serducha. Tragedii jakoś tutaj na górze większej nie widzę, poza takim troszeczkę zapuszczeniem, ale na górze sucho, w miarę przyjemnie. Wiadomo, tutaj cała reszta dość dawno nieodwiedzana. Jakichś większych nieszczelności nie znalazłem, więc być może jest tak mocno sprzęt rozjechany. Zobaczymy, to już zobaczymy później. Natomiast tak, jeżeli chodzi o zapocenie, już przyświecimy tutaj. To jest dość grubo. Ja sobie to generalnie muszę wszystko ładnie domyć, żeby zobaczyć, co tu się dzieje, ponieważ widać już, że jednej śruby brakuje, ponieważ jest tutaj wyłamany cały ten nadlew z gwintem. Pewnie przy upadku gdzieś tutaj się to wszystko naderwało. Ważne, aby tylko był cały blok, żeby cały był blok, o może tak. Żeby nie było żadnego ukruszenia, bo wtedy to będzie kłopot z uszczelnieniem tego, ale najpierw to ja sobie to wszystko dokładnie umyję i będziemy wiedzieć coś więcej, jakie tu są potrzebne działania, żeby to miejsce tutaj uszczelnić, bo na chwilę obecną naprawdę nie wiadomo, skąd to się leje, ale chyba miejsce jest dość tutaj mocno podejrzane. I oby to się skończyło tylko i wyłącznie na wymianie uszczelki. Dobra, to jeżeli chodzi o tą stronę, przechodzimy na drugą. Tu jest znacznie lepiej, choć zapocenie tutaj z miejsca najprawdopodobniej, gdzie wychodzą przewody z dekla, to tutaj również jakieś tam zapocenie jest, ale to się ogarnie, jeżeli będzie trzeba wymieniać rożą, to i tak rzucamy dakiel, a jeżeli nie będziemy rzucać dekla, wymieniać rożądu, no to już decyzja właściciela, ale z tego co wiem, to raczej chcę zrobić wszystko tak jak powinno być, więc wstępnie dekiel do rzucenia. Dobra, reszta tutaj góra wygląda dość fajnie. Zobaczymy, jak tam zawory się mają i co z tym naszym rozrządem, co tu hałasuje, co tu się tłucze. I to na razie tyle chyba by było.
działam dalej, rzucam pokrywę, coś pomierzę, coś sobie popatrzę, ocenię i powiem sobie jak. No dobra, mała aktualizacja. Dekielek ściągnięty. Tragedii jakiejś nie ma, większej jak na razie. Widzę, że na pewno już uszczelka troszkę tutaj puszczała, bo jak widzicie, te kanały są tutaj świec już troszeczkę zapocone. Ale to nie kłopot, damy nową, będzie z głowy. Co do takich podstawowych rzeczy, to no filtr powietrza już dawno powinien być zmieniony, bo widział wiele. No ale trudno. Taki był, ale już jest w pudełku, czeka świeży, także za chwilę zarzucimy nowy. Może jeszcze o świecach trochę. Świece, o dziwo, były irydy. No coś tutaj już są przepracowane, to widać, że swoje już przepracowały. Natomiast gdzie są takie troszkę gorszego wyglądu, no mocno jakby zakopcone, nie wiem co tu się działo, szczególnie ta, o tutaj, ale to zobaczymy, ustawimy cały silniczek na nowo i będziemy myśleć dalej. Dobra, tu już mała aktualizacja, dekiel ściągnięty. Także to po cenie usuniemy. Co do łańcuszka, no napinacz mocno już za połową, także na znakach średnio mi się już podobał, coś tam uciekało, myślę, że szkoda to składać na starym łańcuchu, jak już tyle prac zostało gdzieś tutaj poczynionych, ponieważ pewnie zaraz i tak się bidulka odezwie. Ja sobie go zaraz zdemontuję, podemontuję wałeczki i będziemy widzieć, w jakim on jest stanie takim pod kątem pozacierania. Ale znaki już grały tak se. Moim zdaniem trzeba go wymienić już. Dobra, co do samych luzów, to wam powiem, że najgorzej nie jest, ponieważ wydech od 0,25 do 0,31, ten na granicy, a reszta ładnie gdzieś się trzyma w normie. Natomiast sądzę, od 0,17 do 0,23, ten na granicy, ten już poniżej, na granicy, poniżej setkę, na granicy, ale generalnie trzeba przyznać, że wygląda to całkiem nieźle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Naprawdę nie ma tragedii. Nic jej się nie działo, jak jeździła na takich luzach. Może tak. I to w tym temacie by było tyle. Podmienię płyteczki. Zobaczymy, jak to z tym łańcuchem. Chociaż czy on jest zatarty, czy nie, to już swój wyciąg ma. Uciągnięty jest już trochę, więc szkoda by go było zostawiać, szczególnie, że tutaj ta pokrywa miała zapocenie. Dobra, działam dalej, porozbieram, pokażę jak to tam wygląda po rozbiórce. No to dużo nam się już wyjaśniło. Wałki pościągane, łańcuszek zrzucony. Rozmawiałem z właścicielem. Mimo że łańcuszek pozacierany w żadnym miejscu nie jest, to ze względu na jego już jakieś tam większe wyciągnięcie wymieniamy, bo naprawdę szkoda. Tyle pracy zostało tutaj już poczynione, tyle porozbierane, to aż grzech nie wymienić. Także wlatuje nowy łańcuszek, dobrze, że miałem na miejscu domówiony, bo coś tak czułem. I co, wleci nowy łańcuszek, nowa sprężyna napinacza również musi tutaj wlecieć, bo ta już jest słaba, czuć, że uciąg
uciąg jest już taki, taki jakiś słabawy, tak bym to powiedział. Same wałki ok. Nie ma się co tutaj więcej za dużo czepiać. Tutaj pokrywa jakieś ma takie skazy, jakichś takich mikropęknięć. Nie wiem jak to nawet określić, ale to jakieś wydaje mi się bardziej powierzchowne, ponieważ z drugiej strony na szczęście się to nigdzie tam nie przenosi. Nie wiem, czy ktoś kiedyś mostek przeciągnął, czy jaka cholera. Jakieś takie dziwne tutaj tematy. Ale załóżmy, że są to jakieś tam takie mikropęknięcia powierzchniowe, które nie będą wpływały na całość pracy tego mostka, na docisk oczywiście. To tyle. Dobra, wszystko do mycia. Do wymiany te tutaj uszczelki pod mostkiem. Tu też już jak widzicie się troszeczkę gdzieś zapacało. Ale damy wszystkie nowe uszczelki, więc temat raczej nie wróci. Do doczyszczenia wszystkie powierzchnie po masie. Do podmiany tam kilka sztuk płytek. Zaraz sobie to zrobię na spokojnie. Wężyki widzę też już takie sparciałe. To sobie je posprawdzamy, co tu się dzieje. Czemu to tak dziwnie ten motocykl pracuje, ale to nie kłopot. Dobra, przechodzimy na drugą stronę. Bo dobrałem się tutaj do statora i do pokrywy w sumie. Sama pokrywa jest ok. Uszczelka była, można powiedzieć, cała, żadna niepoklejona. Natomiast tak, śruby dość lekko przykręcone. No i z tego gwintu tu nic nie będzie. Plus dodatkowo uszczerbiony jest kawałeczek powierzchni. No myślę, że jest to do uratowania, że te dwie śruby, które są tutaj na tej po tej przekątnej spokojnie dociągną tutaj, nadrobią może tak uciąg tej uszkodzonej. Dodatkowo myślę, że nie zaszkodzi, jak się tu delikatnie liźnie masą dla pewności, szczególnie że tutaj tego materiału do uszczelnienia jest trochę mniej. No tak, żeby był spokój. Cała reszta widzę tutaj jest ok, także no co tu więcej, ładnie to wszystko doczyścić, złożyć troszeczkę bardziej tutaj na masie ten kawałeczek. Ja myślę, że nie powinno się tu więcej pocić. No taka jest nadzieja, taki jest plan. Tej wersji się trzymajmy oczywiście do czyszczenia półksiężyce i całe te powierzchnie. Zaraz sobie przejdziemy też do układu dopalania. Tam też jest co robić, a to zaraz pokażę. I to tyle. Cała reszta tutaj jest oczywiście do wyczyszczenia, do dopieszczenia. I będziemy powoli posuwać się z pracami. Uszczelkę już na lewą pokrywę, tam pokrywę statora sobie domówiłem, że będzie trzeba na nią poczekać 2, góra 3 dni. W międzyczasie poskładam całą resztę. No i zabierzemy się tutaj również za założysko główki ramy, za płyn, który jest już no bardzo ciemny. Z tyłu również ciemno. Także no trzeba to dobrze przepłukać, wyczyścić zbiorniczki. Z przodu zaciski przed wymianą klocków do umycia, do weryfikacji. No i powinno być dobrze. Plan jest dobry, zobaczymy jak wyjdzie.
Jak wyjdzie po wszystkim. Dobra, podziałam trochę coś tutaj. Poczyszczę i widzimy się za jakiś czas. Miało być tak pięknie. Zabrałem się za podmianę płytek w celu oczywiście regulacji luzów zaworowych, pewnych korekt. No i dziwna sprawa się wydarzyła. Otóż po wyciągnięciu szklanki po dokładnym gdzieś tam wytarciu okazało się, że szklanki mają jakieś dziwne ślady. To jest ślad, który po prostu czuć pod paznokciem. Szklanka jest mocno w tym miejscu wytarta i no ten tutaj ślad wytarcia, ten próg czuć pod paznokciem. Dodatkowo szklanka po bokach ma jakieś dziwne ślady. O, dziwne ślady przytarć. Nie wiem co to jest, ale jest cholernie chropowate. Nie idzie tego niczym doczyścić. To jest jakby jakieś przytarcie. Szczerze mówiąc, pierwszy raz coś takiego widzę. Bo motocykl do końca chodził, nic mu nie było. I teraz jedziemy dalej. Kolejna szklanka. Zobaczcie co się dzieje. Aż to słychać. O. Kolejne zatarcie. Tu jakieś również ciemne ślady. Które również czuć pod paznokciem. Pojęcia zielonego nie mam, co tu się wydarzyło. Bo zazwyczaj szklanka to jest rzecz, która nigdy nie ulega awarii. Ona poddaje się chyba ostatnio. Potrafi się wałek wytrzeć, zatrzeć, a szklanki żyją do końca i poddają się ostatnio. To są dwie szklanki na zaworach sących. I jak już zobaczyłem co się dzieje, zdemontowałem wszystkie szklanki, poglądałem dokładnie. To mamy na wydechu. Również jakieś ślady przytarcia, plus tutaj już zaczyna się coś dziać, coś wycierać. I kolejna szklaneczka. Tu jeszcze w miarę jest ok. Jakaś tam drobna kropka, ale jest tu w miarę gładko na powierzchni, natomiast bok również gdzieś przytarty. Dlaczego tak się działo? Bicie, zabicie, nie wiem. To są jeszcze w miarę takie czyste od spodu, ale ta jedna nawet tu w środku ma jakieś takie naloty. Naprawdę nie wiem, od czego to się wydarzyło. Czy kiedyś coś faktycznie na sucho się tutaj nie przytarło, czy ktoś tego na suchara nie składał. Szczerze, nie wiem, może za mało jeszcze tych sprzętów przerobiłem, ale takich przytarć, jakichś dziwnych wytarć nie widziałem. I żeby było ciekawiej, to wałek na przykład na tej najbardziej wytartej szklaneczce, wałek sący. Sama krzywka, całość jest bardzo ładna. Jedynie tu, gdzie ja to widziałem, tutaj jest taki kawałeczek, gdzieś widać powierzchni mało znaczącej, lekko no startej, ale ona pod paznokciem powierzchnia jest naprawdę gładka. To tutaj jedynie jakiś jest znak, natomiast same krzyweczki, to wszystko wygląda na szczęście bardzo, bardzo ładnie. Nie są pozadzierane, nie są zmęczone. No, szczerze, dziwny temat. Co tu się musiało dziać? Czy to są jakieś efekty długiego postoju, nie wiem, odpalenia po jakimś długim postoju? No, chyba prawdy nie dojdziemy. Także dwie szklanki koniecznie do wymiany na ssących i dwie szklanki na wydechach. A szkoda, bo miało iść tak ładnie, szybko i przyjemnie. No niestety. Dzieje się co się dzieje i nic na to nie poradzimy. Zaraz sobie zadzwonię do właściciela i zobaczymy co tam
Jaka będzie decyzja? Zobaczę, po ile są nowe szklanki, choć to chyba nie jest tanie interes. Ewentualnie będziemy szukać jakichś używek w przyzwoitym stanie. No bo no ja szczerze mówiąc nie chciałbym tego zakładać, bo szkoda wałków, które są naprawdę jeszcze zdrowe. Jeżeli zareagujemy teraz, to te wałki będą sobie spokojnie tutaj śmigały, nic się nie będzie działo, bo naprawdę te tutaj wszystkie powierzchnie są no lustro. A co wydarzyło się z tymi szklankami? To ja powiem szczerze, naprawdę zielonego pojęcia nie mam. Dziwny temat. Ja myślałem, że to może jakieś, nie wiem, lekkie przybrudzenie, ale to jest po prostu jakiś ślad, nie wiem, przytarcia. Nie wiem, może jakaś tutaj rdza się kiedyś na postoju wkradła, wilgoć. Temat dość dziwny, no ale za to nie jest nudno. Dobra, zaraz zadzwonię do właściciela, niestety go zmartwię. A żeby było jeszcze ciekawiej, to sprawdziłem sobie, czy jakiś już lewego powietrza nie ssała maszyna, bo tak dziwnie ona sobie tutaj na wolnych przebierała. Znalazłem taki oto trójniczek, gdzie wpięty jest wężek od Scott Oilera. Ja mówię, kurczę, nie widziałem, żeby tu był zabudowany Scott Oiler. Znalazłem końcóweczkę, więc tym oto wężykiem jeden z cylindrów, który to cylinder? Cylinder numer jeden. Na pewno sobie zasysał lewe powietrze. A co dalej? Będziemy jeszcze szukać. Przejrzymy sobie wszystkie wężyki, czy to naprawdę szczelne, bo jak widzicie, no czas robi swoje i niestety, no trzeba to dobrze przejrzeć, zweryfikować, ewentualnie wymienić, bo po tylu latach, no to już niestety niektóre rzeczy trzeba maszynie wybaczyć. No dobra, słuchajcie, na chwilę obecną troszkę nas to wszystko zatrzymało, ale to nie problem, żeby sobie inne rzeczy powolutku pchać do przodu i chyba się zabierzemy, o, to jest właśnie ten moment, zaraz go podniosę, to wam pokażę. To jest ten moment, kiedy to łożysko blokuje się tutaj, no w tej najczęściej używanej pozycji, czyli do jazdy na wprost. Dobra, parę niespodzianek się wydarzyło, ale to nie koniec świata. Z tym sobie poradzimy, szklanki się domówi i myślę, że sprzęt wróci do właściciela w dobrej kondycji. Dobra. To tyle na chwilę obecną. Widzimy się za jakiś czas. No to niespodzianek, przykrych niespodzianek, ciąg dalszy. Temat wyszedł zupełnie przypadkiem. Podczas czyszczenia sobie tutaj powierzchni do składania pokrywy rzuciła mi się w oczy oto taka ukryta kolejna przykra rzecz. Może przyświecę. Ktoś, nie wiem w jaki sposób, co trzeba było tu robić, ukruszył, ułamał tutaj kanał podciśnień, do regulacji podciśnień i zalepił to wszystko jakąś masą, silikonem. Z tej strony jest ok, natomiast z tej strony jest to wszystko zalepione. Czyszczelnie nie wiem, ale patrząc na to, że jest to cylinder numer 1, czyli cylinder bazowy, do którego reguluje się pozostałe cylindry podczas synchronizacji, to dlatego ten motocykl, tak jak mówiłem na początku, chodził nienaturalnie. To znaczy nienaturalnie musiałby być rozsynchronizowany, bo wtrysk, żeby już w ten sposób przebierał i tak się zachowywał, to by ktoś go musiał na siłę rozkręcić we wszystkie strony. A tutaj rzecz wydaje się już teraz oczywista, dlaczego tak się działo.
Najprawdopodobniej regulacja, czy inaczej, regulacja podciśnień na tym cylindrze w ogóle jest. No i nie ma. O, może tak. Jej po prostu nie ma, bo myślę, że ta masa, co mogła, to tam wszystko zalepiła. Tego jakbym podpiął wakumet jeszcze przed wszystkim, no to skali by zapewne brakło. Takie są różnice. A tutaj dodatkowo jeszcze podłączony scoutoiler z końcóweczką uciętą, plus uszkodzony ten kanał tutaj od podciśnień, sumował się na to, co gdzieś tam na początku już wychwyciłem, że po prostu ten silnik przebiera jak mocno zregulowany gaźnik. Jakie jest wyjście z sytuacji? Moim zdaniem tylko jedno. Wymiana przepustnic. Ponieważ z tego raczej nic nie będzie. Co tu się musiało dziać, żeby aż ukruszył się taki kawałek? To naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, co jeszcze tu się musiało dziać. Ale jak widać, zagadek i niespodzianek jest wiele. Dobrze, że zobaczyłem to teraz, ponieważ po złożeniu wszystkiego, zamknięciu tutaj góry plus filter i tak dalej, przystąpiłbym do regulacji i miałbym zagłostkę. Czemu tak wszystko jest rozjechane i nie da rady tego ustawić? Dopiero pewnie jakbym rozebrał to do czyszczenia, no to wtedy bym to ujrzał. A ile nerwów, ile pracy, to... to szkoda gadać. Dobra, fajnie, że udało się to zobaczyć teraz. I można już coś powoli szukać jakiejś używki w fajnym stanie. Bo z tego naprawdę nic się już nie da, moim zdaniem, ulepić. Ulepione już było i działało jak działało. No, także to takie nas tutaj różne... jakiś poprzedni właściciel różne na nas zasadzki tutaj zastawił. I tak po kolei mnie wpadamy. Szklaneczki, przepustnice, ukruszony tutaj kawałeczek gwintu. Czy coś jeszcze? Oby to już była ostatnia rzecz. Dalej już nie zaglądam, dalej już nie szukam. Mam dość. Mam już po prostu dość szukania tutaj jakichś usterek. Chcę to złożyć. A na pewno trochę się to wszystko przeciągnie w czasie, bo zanim poszukamy części, zanim one dojdą, no to jeszcze sprzęt troszeczkę postoi. No, to tyle. Jeszcze wam zaraz pokażę, tutaj ja go podniosę, jak wygląda łożysko główki ramy. A jeżeli chodzi o te sprawy, to ciąg dalszy nastąpi. Dobra, sprzęt podniesiony. Teraz zobaczycie, co się dzieje tutaj z łożyskiem. Trochę trzeba siły użyć, żeby tą kierownicę gdzieś tam, widzicie, żeby przełamać z pozycji do jazdy na wprost. I o, cały czas tutaj wraca do tego punktu, w którym jest najbardziej łożysko. I to jest to miejsce, gdzie łożysko ma dość. A przy tak mocno wybitym łożysku motocykl prowadzi się bardzo, bardzo kiepsko. Ale to w oczekiwaniu na części będzie czas i zabrać się za to. Dobra, na chwilę obecną to tyle. Myślę, że z tego coś tutaj... jakiś pierwszy materiał uda nam się złożyć. I tak jak mówiłem, ciąg dalszy nastąpi za jakiś czas po skompletowaniu wszystkich potrzebnych części, jak i uszczelek. To trzymajcie się, trzymajcie kciuki za sprzęt, żeby finalnie jednak wyszedł z tego obronną ręką.
No to wszystkiego dobrego. Na razie.